Witaj, nazywam się Daniel Woźniak i jestem jednym z trenerów klubów Futuro. W tym momencie chcę Cię zaprosić na webinar, który będziemy organizowali już 3 lipca o godzinie 20:00 i ten webinar będzie w 100% darmowy. Będziemy na nim omawiali bardzo ciekawy, interesujący temat na zbliżające się wakacje i na resztę Twojego życia. Tematem jest 7 blokad, które hamują ludzi przed szczęśliwymi związkami. I teraz bardzo krótko, bo wiem, że w dzisiejszym świecie każdy ma mało czasu, więc bardzo krótko streszczę Ci 2 blokady, które będziemy omawiali na webinarze, żebyś miał taki przedsmak tego, co będziemy robili i co będziemy odkrywali przez te 1,5 godziny. Pierwszą blokadą jest to, że jak rozejrzysz się dookoła, widzisz za mną ludzi, którzy przechodzą. Każda z tych osób w głowie ma myśli, a jeżeli ktoś wierzy w te myśli, to te myśli stają się przekonaniami, a te przekonania stają się czyimś życiem. Ktoś w relacjach może mieć przekonanie, że jest nieatrakcyjny i to jest pierwsza z blokad i przez to swoje przekonanie, które nosi sobie w środku, on nie podejdzie do atrakcyjnej dziewczyny, która mu się podoba, ponieważ myśli, że on na nią nie zasługuje i gdzie ona będzie chciała rozmawiać z kimś takim jak ja, przecież ja jestem nieatrakcyjny. Ostatnio się spotkałem z taką sytuacją. Podczas coachingu ktoś przyszedł do mnie i właśnie powiedział, że ma taki problem. Co się okazało, ten problem w ogóle nie był tożsamy z tym, co się rzeczywiście dzieje. Ponieważ ta dziewczyna sama do niego podeszła i powiedziała mu, że on jest fajnym facetem. To jest pierwsza blokada, czyli te wewnętrzne myśli, które kategoryzują nas jako ludzi nieatrakcyjnych, przez co nie podchodzimy, nie poznajemy partnerów, których kategoryzujemy wyżej. Drugą blokadą jest blokada emocjonalna. Bardzo często udajemy w relacjach. Jeżeli dziewczyna podchodzi do faceta albo facet do dziewczyny i obydwoje w środku się boją, to któryś z nich nie przyzna się do tych emocji i być może w ogóle do siebie nie podejdą. Ile jest par dookoła, które byłyby szczęśliwe, mogłyby się poznać, a nie podejdą do siebie, ponieważ w środku mają emocje, do których nie chcą się przyznać. I to jest druga blokada, którą dokładnie omówimy na webinarze. Będziemy omawiali jeszcze 5 innych blokad, dostaniesz konkretne wskazówki, konkretne ćwiczenia, jak pracować z nimi w domu, a wszystko to za darmo już 3 lipca, dlatego przygotuj się, ponieważ przez te 1,5 godziny będziemy dosyć intensywnie pracowali i zapraszam Cię jeszcze raz na ten webinar. Widzimy się już 3 lipca.